Na Mistrzostwach Świata w Korei i Japonii w 2002 roku tylko dwóch reprezentantów Polski zagrało wszystkie nasze mecze w pełnym wymiarze czasowym przez pełne 90 minut. Jednym z nich był nasz dzisiejszy gość, gość kanału Łączy Nas Piłka, Marek Koźmiński. Witam Cię, Marku. Dzień dobry. Marku, gdybyśmy cofnęli się dokładnie o 14 lat, czyli przed turniejem, do przełomu roku 2001-2002, to zobaczylibyśmy trudny moment w karierze Marka Koźmińskiego. Złamana ręka, brak gry w Brescii, spekulacje transferowe i chyba duży dylemat, czy zmieniać, czy nie zmieniać, w jakimś kierunku. No tak, akurat tak się złożyło, że i była kontuzja, i był taki moment, kiedy ciężko było z miejscem w składzie. Było to na dobrych kilka miesięcy przed rozpoczęciem mundialu, tak wyczekiwanego, tak upragnionego. No i trzeba było podjąć jakąś decyzję. Ja podjąłem decyzję, żeby na dosłownie 3 miesiące pójść do drużyny, żeby po prostu grać, tak? Do zdecydowanie słabszej drużyny, do niższej ligi, ale tylko i wyłącznie po to, aby grać. Również rozwiązałem kontrakt, bo to była taka możliwość prawna, aby taki ruch zrobić. I czułem, że potrzebuję grania, czułem, że potrzebuję tych kilku spotkań wybieganych od pierwszej do 90 minuty. No i tak się stało. Czyli to była dobra decyzja? Tak. Ja jestem przekonany, że to była dobra decyzja, chociaż w perspektywie czasu uważam, że brakuje jeszcze ze 3-4 spotkań, tak? Że takie 7-8 meczy byłoby dobre, tych meczy było 4-5, więc to nie była taka dawka, która mój organizm zadowoliła, tak bym powiedział. Trener Engel już po tych bardzo udanych eliminacjach po meczu z Białorusią, co prawda przegranym, no ale takim świętującym ten awans, powiedział, że selekcja została zakończona. Ja mam wrażenie, że jego później zaskoczyło to, że zaczęliście mieć przez te pół roku problemy w klubach, bo to nie tylko ty, ale też Tomek Iwan, też Tomek Kłos, Paweł Kryszałowicz przestał strzelać bramki, Emanuel Olisadebe też nie zawsze mieścił się w pierwszym składzie. Rzeczywiście widzieliście, że tam jest szukanie nowego rozwiązania? Ja myślę, że w sporcie nie można nigdy powiedzieć, że jesteśmy już na 100% ułożeni, gotowi, wszystko mamy poukładane. Sport z dnia na dzień się zmienia, codziennie walczymy o zwycięstwo, codziennie jest praca, codziennie są nowe okoliczności i tego typu słowa no, pewnie uśpiły wszystkich, tak? Można powiedzieć, że jesteśmy przygotowani na grę w jakimś tam składzie w meczu, kiedy do tego meczu jest jeden dzień, tak? A nie kilka miesięcy, jak to było w tym przypadku. Oczywiście to była nauka, bo myśmy pojechali na wielką imprezę po 16 latach. Nikt ani ze sztabu szkoleniowego, ani z kadry, nie mówię o zawodnikach, tak? Miał jakiekolwiek doświadczenie na takiej wielkiej imprezie, a to jest całkowicie coś innego. Impreza, gdzie gra się tam co 3 dni, gdzie nie ma możliwości poprawy błędu, gdzie to jest ewidentnie impreza turniejowa, czasami trzeba grać po to, żeby przeżyć, żeby w dalszym ciągu mieć szansę. No i myśmy to frycowe zapłacili, ale oprócz frycowego, abstrahując od tego wszystkiego, to na pewno byliśmy drużyną, która nie zasłużyła na wyjście z grupy. Oczywiście euforia po losowaniu, że damy radę, tak? A to tak życie nas pokarało. Żeby zdiagnozować, dlaczego tak się stało, jak się stało, to ja bym się cofnął jeszcze do tego okresu właśnie między eliminacjami a samym turniejem. Pojawił się problem na prawej pomocy i zaczęło się szukanie kandydata. Ja tak sobie spojrzałem na te sparingi, które graliście wtedy w tym półroczu i był próbowany Bartek Karwan, później Kaczorowski, dwa razy Iwan, Karwan, Krzynówek, a Marek Koźmiński pierwszy raz na tej pozycji wystąpił dopiero w Korei, jeszcze na tym sparingu z mistrzem Korei Seongnam. To było dla Ciebie trudne w takim już doświadczonym wieku, bo miałeś wtedy 31 lat, przystosować się do nowej pozycji w tak ważnej imprezie? To było wynaturzenie. Wynaturzenie zawodnika, który ewidentnie nie czuł się na takiej pozycji. Ja w tej reprezentacji, będąc no, dosyć uniwersalnym zawodnikiem, trener to wykorzystywał aż ponad miarę taką, bym powiedział, logiczną. I grałem na lewej obronie, i grałem na środku obrony, i grałem na prawej obronie, i grałem środkowego pomocnika, i takiego mózga jak trzeba było, i to raczej z jakimś przyzwoitym rezultatem, bo te spotkania żeśmy wygrywali. I ja wiedziałem, że jest problem na tej prawej stronie, wiedziałem u trenera, że jest takie pożądanie, żeby tam Koźmińskiego wrzucić. Chociaż on powiedział wtedy przed mistrzostwami, tak, że szkoda byłoby przenosić Marka, bo lewa strona w eliminacjach była naszą siłą tak naprawdę. Tak, ale z drugiej strony wtedy już Jacek Krzynówek był taką postacią, która się dopominała gry, która była już takim zawodnikiem ukształtowanym, dobrze grającym, już pukał do tyłu, bo to są normalne, naturalne kolej rzeczy, że tam co 2-3 lata jest dopływ świeżej krwi. No i na tej lewej stronie był nas trzech, Żewłagia i Krzynek. Ja grałem praktycznie wszystko do tej pory, ale to nie było powiedziane,
na mundialu tak ma być. No i była ta dziura po prawej stronie. No i cóż, zagraliśmy taki sparring z drużyną koreańską, z mistrzem Korei, który tam był chyba na tydzień przed pierwszym spotkaniem. Ewidentnie było już czuć, że nogi nie chodzą, że to jest katastrofa, że coś jest nie tak. No i ja poszedłem do trenera, mówię trenerze, no w związku z tym, że mieliśmy taką relację dosyć dobrą, tak, z trenerem można było bardzo otwarcie w kuluarach porozmawiać. Ja tego nie czuję, ja tego nie lubię. No i w trakcie tego meczu zagrałem trochę na tej prawej stronie, ale tylko troszkę, a w większości zagrałem na lewej obronie, tak, gdzie ja raczej nie grałem, a to była jak dla mnie, jak zawodnika, wymarzona pozycja. O dziwo w reprezentacji tam zagrałem najmniej z wszystkich spotkań, no ale takie życie. I zagrał na tej pozycji Jacek Szynowek. Ja z perspektywy czasu mówię, że on to zrobił specjalnie, żeby pokazać, że Jacek, no, jak to się mówi po piłkarsku, kopie się w czoło, bo się kopał w czoło, bo będąc typowo lewonożnym zawodnikiem, cały czas łamał do środka, nie chodziło mu to. Ja jestem zawodnikiem dwunożnym, jestem prawonożny, grający zawsze na lewej stronie. W związku z tym teoria mówi, że powinienem sobie na tej pozycji poradzić. No i jak to się mówi, na pierwszy mecz wstawiony, no i graliśmy z Koreańczykami, którzy nas wyprzedzali za każdym razem, nie o pół buta, tylko cały but, byli po prostu od nas lepiej przygotowani fizycznie, byli lepszą drużyną, no i skończyło się 2-0 i graliśmy słabo, tak, ale akurat kontekst jest dużo szerszy i ta prawa strona to tam jest taki fragmencik tylko. 0-2 w pierwszym meczu inauguracyjnym, wróciliście do swojego ośrodka w Tedzon. I wtedy Marek Koźmiński powiedział Tomkowi Smokowskiemu, który kręcił całe kulisy, nagrywał całe kulisy tego waszego turnieju, takie fajne zdanie. Zobaczmy to teraz. Czy filmujesz cierpienie? Przyjdź do pokoju, tam też jest cierpienie. Psychiczne. Jak się przegrywa, to się cierpi. W pokoju Tomek Smokowski zobaczył cierpienie Marka Koźmińskiego i chyba nie tylko jego. Wy się wtedy dusiliście w swoim towarzystwie? To o to chodziło? Znaczy, to była fantastyczna grupa ludzi, która się znała bardzo długo. Część z nich, z tych chłopaków, rozpoczęła karierę reprezentacyjną koniec lat 80., początek lat 90. Graliśmy razem w reprezentacji olimpijskiej, znaliśmy się jak łyse konie. Natomiast tego typu impreza ma to do siebie, że przed imprezą długo się jest ze sobą już, podczas imprezy jest się długo zespołu i jest fantastycznie jak idzie, tak? Tutaj nam nie szło i nie tylko, że nam nie szło w pierwszym meczu, bo ewidentnie nam poszło w pierwszym meczu, nam już nie szło wcześniej. Myśmy już czuli, że coś jest nie tak, tak? Że nie ma tego poweru, który do tej pory był, że gdzieś jest, gdzieś nam nie klei się to wszystko. Bardzo wysokie oczekiwania, oczywiście balon napompowany aż do granic absurdu. Daliśmy się wszyscy ponieść jakiejś takiej szarży polskiej, łańskiej na szabelki, tak? A później zaskoczenie. Później nie tyle, że zaskoczenie, ja bym to powiedział raczej taka realistyczna ocena, gdzie się znajdujemy, tak? Okazało się, że weszliśmy do wielkiej hali. I oprócz nas w tej hali są inni, tak? No bo myśmy przeszli jak burza przez eliminację. Później przed samymi mistrzostwami świata mieliśmy kilka takich meczów towarzyskich, tam nam szło tak sobie, ale mieliśmy dobrych przeciwników, tak? To były takie pierwsze ostrzeżenia, że ten pułap nas jest troszeczkę przeszacowany. No i jesteśmy tam w tym ośrodku totalnie zamkniętym, nie można było nigdzie wyjść, siedzimy ze sobą, gramy tam w karty. A to była decyzja z sztabu, że nie możecie nigdzie wyjść? Znaczy, to było takie miejsce, tak? No byliśmy gdzieś tam raz czy dwa razy na jakimś spacerze po Korei, ale to po prostu jest no, inny świat, tak? Inna kultura, wszystko inne. I był taki moment przesilenia po tym meczu, taki moment, że wręcz do niczego nie doszło. Nie doszło do żadnych scysji, nie doszło do żadnych wewnątrz grupy oczywiście, do żadnych tam problemów. Były tam te medialne wyskoki do dziennikarzy, głupie zresztą. Natomiast to było takie, że ta grupa osób już w pewnym momencie zaczęła tak się ze sobą troszeczkę męczyć, tak? To jest naturalne, jeżeli przychodzi taki punkt krytyczny, gdzie się ze sobą tam ileś dni, nie? No i to tak się akurat zbiegło z pierwszym spotkaniem. Pierwsze spotkanie, wielkie rozczarowanie, wielkie wyczekiwania na narodu, a myśmy dali plamę.
No i trzeba było grać następny mecz, tak? Następny mecz, który tak został okrzyknięty, mecz o wszystko. A z perspektywy czasu ja uważam, że to był ogromny błąd, tak? Bo trzeba było zagrać swoją piłkę z Portugalczykami, którzy byli najlepszą drużyną piłkarską w tej grupie, która też nie wyszła. Grać w sposób to, co mieliśmy, tak? Czyli wysoka defensywa i kontra. Myśmy na nich chcieli ustawić atak pozycyjny, skończyło się jak skończyło. Co więcej, w perspektywie następnych mistrzostw niestety nauka poszła w las. No właśnie, no i teraz zostałeś zapytany przez Roberta Błońskiego niedawno, jakie błędy zostały popełnione na tych mistrzostwach i wspomniałeś o tym, że nie możemy teraz przygotować się do 7 meczów turnieju. Nie, tylko troszkę krócej. I to jest moje pytanie, czy wy wtedy jadąc szykowaliście się faktycznie fizycznie, bo chodzi mi o to przygotowanie fizyczne w tym momencie, na to, żeby wytrzymać cały turniej? No, my byliśmy tak przygotowywani, aby być gotowym na 30 dni grania w piłkę. I w związku z tym pierwsze dni, pierwsze tygodnie byliśmy takimi zawodnikami zamulonymi, tak? Co więcej, trener wydaje mi się, że też nie do końca wziął pod uwagę. Tutaj absolutnie nie chcę tego mówić w takim kontekście, że to jest jakaś tam wina trenera. Nie, nie. Każdy się uczył. Myśmy też popełniali błędy, byliśmy słabsi. To jest dygresja taka z perspektywy kilkunastu lat. Ja myślę, że wrzucenie do jednego worka wszystkich zawodników, czyli tego, który grał, akurat wtedy grali dwóch Tomków, grało w finał Pucharu Niemiec, chyba dwa dni przed rozpoczęciem zgrupowania, do tego samego worka z chłopakiem, który grał tam ostatni raz miesiąc wcześniej, który grał mniej spotkań, to był ogromny błąd, jak i również styl tych przygotowań, tak? Wydaje mi się, że sportowiec jest w stanie z siebie wykrzesać pokłady energii na jedno, może dwa dodatkowe spotkania, tak? Więc ja jestem przygotowany na to, na takie stwierdzenie, że wracając z plaży, oczywiście uważając na dietę, uważając na wagę, uważając na takie podstawowe sprawy, tak? My bylibyśmy w stanie zagrać 4 mecze, a 5 pociągnął, tak się mówi, sportowemu z wątroby, tak? A myśmy tak się przygotowali na te 7 meczy, w związku z tym te pierwsze wyglądały jak wyglądały. Jestem święcie przekonany, że jakbyśmy grali 4., 5 mecz, byśmy wygrali fizycznie lepiej. Bo to już wyglądało dużo lepiej. Bo to już się przełamywało, powolutku się przełamywało, ale to jest turniej, dla nikogo więcej czasu nie ma. Oczywiście do tego dochodzą aspekty ewidentnie jakości, tak? Która była wysoka na eliminację, natomiast nie wystarczała na światowy poziom mistrzostw świata, żeby tam o czymś marzyć, tak? Przy jakiejś wielkiej dozie szczęścia i innych okoliczności coś się tam mogło zrobić. Natomiast staliśmy brutalnie zweryfikowani i ja myślę, że patrząc się na następne mistrzostwa Europy, mistrzostwa świata, gdzie polska reprezentacja jechała i uczestniczyła, te same błędy były. Patrząc się totalnie z boku, tak? Te same błędy, tak? Do pieca, chłopaki, jeszcze jedna jednostka treningowa. Czyli sugerujesz bardziej, żeby tak jak chociażby stało się w przypadku Tomka Iwana, z tych zawodników, którzy nie grają, raczej zrezygnować i dać takich, którzy grają regularnie, a nie próbować ich podnieść jeszcze przez te parę tygodni. Nie ma reguły. Nie ma reguły, dlatego że jeżeli mówimy o zawodniku, który jest w bardzo dobrej drużynie, w bardzo dobrej lidze, jest na newralgicznej pozycji, gdzie nie ma zastępcy, to nie można powiedzieć, no z niego zrezygnujmy, bo chwilę temu nie grał, tak? Są to kwestie personalne, są kwestie decyzji trenera, wyczucia tej drużyny. Ja bardziej mówię o ogóle, tak? O ogóle, że lepiej być niedotrenowanym niż przetrenowanym. To jest, zawsze tak było. Czy jest jakiś błąd, który wy wtedy, mówię ogólnie, popełniliście, cały sztab, cała drużyna, a którego na pewno jesteś przekonany, drużyna Adama Nawałki teraz nie popełni? Znaczy, my jesteśmy w takim momencie, że mówimy o historii i nie mówimy o teraźniejszości, tylko mówimy o przyszłości, tak? W związku z tym nie możemy stwierdzić, że to się nie stało. Możemy myśleć tylko i marzyć o tym, że to się nie stanie. W związku z tym ja uważam, że po pierwsze nie stanie się grzech pychy, a w naszym przypadku się stał, nie stanie się przetrenowanie, a w naszym przypadku to się stało. I jedna rzecz, która dzisiaj mnie bardzo niepokoi, jeżeli chodzi o reprezentację Polski, to jest bardzo wąska kadra. Wtedy ta kadra liczyła 16, 17, 18 zawodników i jakieś pole manewru było. Dzisiaj mamy kilka tak kluczowych pozycji, że jeżeli by coś się stało bez względu na nazwiska w tym momencie, to już nie chodzi o to, żeby wchodzić w personalia, no to będzie, to byłby problem, tak? Więc my oprócz tego, że musimy nie zepsuć tego co posiadamy, to przede wszystkim musimy to posiadać, tak? Bo może się okazać tak, że niestety ktoś będzie miał kontuzję i no i będzie kłopot. Ale miejmy nadzieję, że tak nie będzie. Sport to też jest jakaś taka cykliczna praca, albo przede wszystkim cykliczna praca,
która na dzień dzisiejszy jest wykonywana bardzo dobrze, która przynosi bardzo dobre wyniki. No i trochę szczęścia, bo bez, w sporcie bez szczęścia się nie da. Słyszę mimo wszystko duży optymizm i spokój zawsze, w głosie. Zawsze. Bardzo dziękuję. Marek Koźmiński. Dziękuję bardzo. Gościa.